Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a to jest setny odcinek na kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was zestawienie kilku roślin o bardzo ciekawych kształtach liści. Był to odcinek, który zamówiliście w ankiecie na karcie Społeczność jakiś czas temu i postanowiłam przygotować go specjalnie dla Was na ten setny jubileuszowy odcinek. Tak więc zaczynamy. Pierwsza roślina to z moim zielonym serduszkiem dla Was, Hoya Kerii. Wspaniała roślina o bardzo ciekawym właśnie kształcie liści. Myślę, że w najbliższym czasie, im bliżej będzie walentynek, tym więcej tych roślin zobaczymy gdzieś w sklepach, różne oferty się pojawią. Piękna roślina o kształcie liści, właśnie w kształcie serca. Ja mam zielone serduszka, bez wariegacji, natomiast roślina ta występuje w kilku różnych odmianach w opcji z wariegacją zielono-zieloną, zielono-kremową. Wariegacja może być umiejscowiona albo na środku blaszki liściowej, albo na obrzeżach liścia. Także jest to piękna roślina o bardzo ciekawym kształcie liści i spośród nich, w niej właśnie mamy kilka opcji do wyboru, także wersję z wariegacją, wersję ze splaszem. Także myślę, każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie, a przy okazji jest to Hoya, czyli roślina, można powiedzieć wprost, idealna, ponieważ sukulentna, nie wymagająca zbyt częstego podlewania, gromadząca znaczne ilości wody w swoich tkankach, ma bardzo grube liście, ma bardzo grube, jak widać, pędy, także jest to roślina piękna, a jeszcze nas może najbardziej zachwycić tym, kiedy zakwitnie, ponieważ nie tylko zakwitnie, ale także będzie roztaczała wokół siebie przepiękny zapach, także Hoya Kerii jako pierwsza propozycja roślin o ciekawych kształtach liści. Kolejna roślina o wyjątkowo ciekawych kształtach liści to Philodendron Narrow, zwany też Philodendron Narrow Escape lub Tiger Tooth. Można tą roślinę spotkać pod wieloma nazwami handlowymi, a prezentuje się ona tak. Jest to ogromna roślina, którą trudno nawet w kadrze dla Was zmieścić. Tworzy bardzo taką rozłożystą rozetę liści, które mają bardzo mocne ząbkowania i takie redukcje. Piękna roślina. Podobnych odmian znajdziemy kilka z wariegacją. Jest to między innymi wersja z wariegacją właśnie tej rośliny lub roślina o nazwie Ring of Fire. Jest też wersja Philodendron Caramel. Także można znaleźć kilka opcji, natomiast są one zdecydowanie roślinami droższymi od tej. Ta natomiast jest stosunkowo dostępna cenowo, dostępna również w polskich sklepach z roślinami, zarówno tymi stacjonarnymi, jak i internetowymi, a charakteryzuje się naprawdę przepięknym kształtem liści i uważam, że jest to roślina warta zainteresowania, pomimo tego, że nie jest jakoś przesadnie kolekcjonerska, nie jest zbyt droga. Uważam, że jest to bardzo ciekawa i polecam ją Waszej uwadze. Także na naszej liście roślin o ciekawych kształtach liści znajduje się również Philodendron Narrow Escape. Kontynuując podróż roślinną po roślinach o ciekawych kształtach liści, to nie mogłoby to zestawienie znaleźć się bez największego, można powiedzieć, dziwadła, jeżeli chodzi o kształt liści, a mianowicie Philodendron Tortum. Jest to roślina o niesłychanie dziwacznych liściach, bardzo mocno powcinanych. To jest jeszcze bardzo malutka sadzonka. Posiada niewielkie liście. To jest doniczka dwunastka. Natomiast już widać, że ma ona kształt taki bardzo taki palczasty. Pięknie też te liście wyglądają, kiedy rozwija się nowy. Mają taki karmelowy, ciekawy kolor. Także bardzo jest ta roślina wyjątkowa. Myślę, że nie każdemu przypadnie do gustu. Natomiast jeżeli mówimy o ciekawych kształtach, to zdecydowanie ta roślina taki ciekawy kształt liści posiada. W mojej kolekcji znalazła się dlatego, ponieważ bardzo podobają mi się palmy, jednak zdecydowałam się przynajmniej na razie nie kupować żadnej z palm, a to myślę jest Philodendron, który gdzieś kształtem tych liści trochę ten taki właśnie tropikalny klimat, jaki dają palmy, przypomina, więc mam nadzieję, że niedługo ta roślinka podrośnie i będzie mnie zachwycała właśnie takim kształtem. Wyjątkowo dziwaczne liście, bardzo mocno zredukowane, także jest na naszej liście. W zestawieniu roślin o ciekawych kształtach liści nie może też zabraknąć monster, między innymi monstera Adansonii, zwana też Monkey Mask. Posiada bardzo ciekawe liście o takich dziurach niczym szwajcarski ser, tak też czasami jest określana handlowo.
Jest to roślina bardzo łatwo dostępna, niedroga, rosnąca po tym, jak mocno solidnie przekorzeni się bryła w szalonym tempie, także mogę serdecznie polecić, naprawdę bardzo warta swojej uwagi. Jest dosyć podobna, jeżeli chodzi o kształt samego liścia, do bardzo kolekcjonerskiej Monstery obliki, która natomiast ma zupełnie inny pokrój wzrostu, ponieważ nie jest to pnącze, a ona wytwarza takie rozłogi. Także roślina, jeżeli nam się podoba taki kształt właśnie liścia, podobny do Monstery obliki, to bardzo serdecznie Wam polecam po prostu zainteresować się Monsterą Monkey Mask, Monsterą Adansonii, ponieważ to są różne nazwy tej samej rośliny, także szukajcie pod tymi nazwami. Polecam. Kolejna roślina, która jest bardzo ciekawa, a jest bardzo powszechnie dostępna, niedroga i warto ją mieć w swojej kolekcji. Ciekawe kształty liści potrafimy znaleźć także poza rodziną filodendronów i monster i tym przykładem może być Cissus rombolistny w odmianie Ellen Danica. Posiada również bardzo, bardzo ciekawy kształt liści, przy tym jest niekłopotliwą, szybko rosnącą rośliną, także łatwo dostępną i niedrogą. Także jeżeli szukasz ciekawego kształtu liścia, to na pewno warto zastanowić się, czy może nie chcesz do swojej kolekcji dołączyć właśnie takiego Cissusa lub któregoś innego z tej rodziny. Warto się tymi roślinami zainteresować. Wśród roślin o ciekawych kształtach liści nie brakuje filodendronów i te rośliny do niedawna należały do filodendronów, natomiast aktualnie klasyfikujemy je jako taumatophyllum, odrębnie od filodendronów, ze względu między innymi na wykształcający się pniaczek, który stopniowo będzie się wraz z wzrostem rośliny powiększać, czego nie obserwujemy u filodendronów, a jest to odmiana Taumatophyllum zanadu. Piękna roślina o bardzo ciekawym kształcie liści. Ma bardzo ciekawe redukcje. Liście nie są w bardzo dużym rozmiarach, natomiast te liście rzeczywiście, szczególnie z czasem, jak ta roślina się rozrasta, mają bardzo, bardzo charakterystyczne, ciekawe redukcje. Jednocześnie jest to kolejna roślina, która jest dość łatwo dostępna i niedroga, także warto się zainteresować właśnie Taumatophyllum w odmianie zanadu. Występuje także w wersji o jaśniejszej kolorze liści, takiej lemonkowej, także można wybrać wersję zieloną lub wersję taką lemonkową. Kto woli, który odcień zieleni. Kolejna roślina także spokrewniona jest z filodendronami i monsterami. Jest to Raphidophora, często w handlu zwana filodendronem lub monsterą minimum, natomiast jest to Raphidophora tetrasperma. Posiada także liście o bardzo ciekawym kształcie, o ładnych redukcjach, natomiast liście są zdecydowanie mniejsze, jeżeli chodzi o wielkość, niż liście monstery. Dlatego właśnie w handlu pojawiła się ta nazwa Monstera Minima, czyli roślina o nieco podobnych do monstery kształcie liści, natomiast zdecydowanie o mniejszym rozmiarze. Piękne takie szybko rosnące, bujne, mocne pnącze. I jak widać tutaj, pokażę Wam, jak wygląda pęd. Pęd potrafi być naprawdę taki gruby i taki bardzo masywny. Także bardzo, bardzo silne, mocne pnącze, co widać. Także w tych pędach potrafi magazynować dość sporo wody. Pielęgnacja, podlewanie standardowo, jak u większości właśnie filodendronów czy monster, także nie powinna sprawić żadnych kłopotów. Także w handlu bardzo szeroko dostępne, też w dużej mierze dzięki namnażaniu tkankowemu tej rośliny. Wcześniej sadzonki potrafiły być rzeczywiście bardzo drogie, natomiast od pewnego czasu dostępność tej rośliny znacznie się zwiększyła. Można powiedzieć, że jest ona takim sztandarowym przykładem rośliny, która została wprowadzona właśnie na szeroką skalę do produkcji właśnie namnażania in vitro. Także Raphidophora tetrasperma. Ciekawostka na jej temat to jest jeszcze taka, że jej wersja z wariegacją była jedną z takich roślin, która osiągnęła zawrotne ceny sprzedaży i pamiętam, że jak to sprawdzałam, to była to chyba najwyższa cena transakcyjna, jeżeli chodzi o jednostkową roślinę, która była sprzedawana. To była sprzedaż bodajże w Nowej Zelandii. Także taka ciekawostka.
ale wersja zielona jest wersją równie piękną i bardzo dostępną. Na zakończenie zestawienia roślin o ciekawych kształtach liści nie mogło zabraknąć monstery. Monstera jest swego rodzaju ikoną stylu, jeżeli chodzi o rośliny w ogóle. Rośliny, które kilka lat temu bardzo mocno wkroczyły do naszych mieszkań, kiedy zapragnęliśmy mieć miejskie dżungle. Zawojowała wzornictwem, zawojowała Instagramem, a tutaj mam przed Wami moją malutką sadzonkę monstery z wariegacją. Jest to monstera albo wariegata, jest to wariegacja w kolorze białym. Występuje również wariegacja w kolorze żółtym. Te ceny tej roślin z wariegacją żółtą są zdecydowanie wyższe, natomiast nawet rośliny z tą białą wariegacją nadal utrzymują na chwilę obecną dość wysokie ceny za sadzonkę. Tutaj kształt liści nie jest jeszcze jakiś bardzo mocno ciekawy, ponieważ jest to taki typowy kształt liścia w kształcie serca, który obserwujemy u dużej ilości na przykład też filodendronów. Natomiast co jest wyjątkowo wspaniałego w tej roślinie, to jest możliwość oglądania tego, jak te liście się zmieniają właśnie z takich w kształcie serca, a następnie pojawiają się te redukcje, pojawiają się te dziury w pośrodku, czyli fenestracje. Możliwość obserwowania, jak nasza roślina się rozrasta i zmienia. I każdy liść może nas zaskoczyć swoim rozmiarem, swoim kształtem, a w przypadku wersji z wariegacją również tym, jak rozłożona jest wariegacja, czy pojawią nam się jakieś duże fragmenty pozbawione chlorofilu, czy to będą ciapeczki, czy pojawi się tak jak tutaj taka wariegacja typu half moon, czyli połowa liścia z wariegacją oraz połowa liścia zielona. Także jest to roślina naprawdę bardzo ciekawa, która daje dużo przyjemności z obserwowania tego jak rośnie. Nie mogą zapragnąć. Roślinna ikona stylu, roślina, której żadna chyba nie dorównuje, jeżeli chodzi o karierę medialną w mediach społecznościowych, jaką zrobiła ta. Więc kończymy to zestawienie roślin o ciekawych kształtach liści właśnie monsterą albo wariegatą. Ja Wam, kochani, bardzo serdecznie dziękuję. Chciałam podziękować wszystkim, którzy zaglądają do naszego zielonego domku, którzy zasubskrybowali ten kanał. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście i towarzyszycie mi w tej roślinnej przygodzie, do której serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia wkrótce, kochani. Pa, pa!